Okej, okay, guys, napięcie, tension. Tension. Aha, uwaga, attention, zapalenie płuc, pneumonia, łacińskie, latin, zapalenie oskrzeli, bronchitis, powtórzyć, revise, musisz zdobyć co najmniej, you have to earn at least, potrafię tańczyć bardzo dobrze, potrafię tańczyć dobrze, I can dance well, albo good. Wy nie potraficie przyjść na czas. You cannot come on time. Zaraz to poprawię wszystko tam. Czy oni potrafią ugotować pomidorówkę? Can they cook tomato soup? Tak, oni potrafią. Yes, they can. Nie, oni nie potrafią. No, they can't. Biegać, run. Skakać, jump. Jeździć konno, ride a horse. Jeździć na rowerze, ride a bike. Prowadzić samochód, drive a car. Grać w gry komputerowe, play computer games. Korzystać, surfować z internetu, surf the internet. Grać na pianinie, play the piano. Grać na gitarze, play the guitar. Słuchać muzyki, listen to music. Czytać, read. Pisać, write. Oglądać telewizję, watch TV. Śpiewać, sing. Spotykać się z przyjaciółmi, meet friends. Malować, paint. Gotować, cook. Pływać, swim. Tańczyć, dance. I tak trochę, yes, a bit. Norwegia, Norway. Szwecja, Sweden. Widzicie, takie małe rzeczy. Szwed, Swedish. Norweg, Norwegian. Tunezyjski, Tunisian. Polska, Poland. Niektóre z pozostałych państw. Niemcy, Germany. Francja, France. Anglia, England. Wielka Brytania, Great Britain. Włochy, Italy. Hiszpania, Spain. Stany Zjednoczone Ameryki, United States of America. A to już było. Tak. Więc przejdę dalej do tego najważniejszego. Moi drodzy, to. Kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś coś ma, to używam have got. Have got jest z osobami I, you, we, you, they. Na przykład tutaj jest w liczbie mnogiej Jacek i Agata mają trzech kuzynów i dwie ciocie. Jacek and Agata have got three cousins and two aunts. On nie ma tamtego brązowego fotela. Jak chcę, żeby powiedzieć, że ktoś czegoś nie ma, to używam hasn't got. Kiedy jest he, she, it. He hasn't got that brown armchair. Ja posiadam, mam telefon. I have got a phone. Ona posiada, ma piękną zabawkę. She has got a beautiful toy. I tutaj mamy, moi drodzy, taką rozpiskę tego, z czym się łączy i jak się pisze w skrótach. Have got i has got. Nie posiadać hasn't, has not got, a nie posiadać w pozostałych osobach have not got. Tutaj oczywiście można sobie to wszystko przyswoić. Można używać skrótów, nie posiadać hasn't got z osobami he, she, it. Nie posiadać, nie mieć w pozostałych osobach haven't got. Oni nie mają samochodów, they haven't got a car. Ona nie ma lodówki, she hasn't got a fridge. I jeszcze raz, has, z he, she, it, have, w pozostałe. Tutaj mamy, moi drodzy, kształty, które możecie się douczyć, jak będziecie chcieli. Okrągły round, kwadratowy square, płaski flat, owalny oval, szeroki wide, wąski narrow, trójkątny triangular, prostokątny rectangular, trapez to trapeze, niekształtny misshapen, krzywy crooked albo rai, wypukły raised, albo wklęsły mający zagłębienie dished, okrągły circle.